Od roku 2013 mamy właściwie stan nieustającej suszy. Zmienia się struktura opadów, obniża się poziom wód gruntowych, Polska wysycha. Powstają pytania, kiedy będziemy musieli ograniczać zużycie wody, kiedy fabryki czy przedsiębiorstwa będą musiały z tego powodu stanąć. Susza dotyka rolnictwo i te straty naprawdę za moment będą liczone w setkach milionów. Umiera także przyroda. Tymczasem prawo wodne, to prawo wodne, które w Polsce obowiązuje, ono działa na niekorzyść przyrody, na niekorzyść rolnictwa. A rząd? Rząd ignoruje ekologów, ignoruje naukowców, ignoruje ekspertyzy i opiera się na przeterminowanej wiedzy. Przyjmuje błędne założenie, że powinniśmy osuszać pola uprawne, że powinniśmy jak najszybciej pozbywać się wody z naszego krajobrazu. Stawiając na żeglugę śródlądową, betonuje i niszczy system polskich rzek, a budowane stopnie wodne negatywnie wpływają na całe ekosystemy. I skutek tej pracy jest tylko jeden. To jest katastrofa ekologiczna. To, co serwuje nam Prawo i Sprawiedliwość, to jest przepis na katastrofę. I trzeba to jasno powiedzieć. W naszej ustawie, kierując się ekspertyzami takich organizacji jak WWF Polska, kierując się wytycznymi Państwowej Rady Ochrony Przyrody, opracowaniami naukowców, chcemy w ogóle wyjść z tego bardzo błędnego założenia. Ustawa zakłada kompleksową zmianę, jeżeli chodzi o prawo wodne. Chcemy zatrzymać wodę w krajobrazie. Co to oznacza? Oznacza to postawienie na meliorację, postawienie na retencję. To jest istotne, dlatego że rząd Prawa i Sprawiedliwości wydaje się nie rozumieć, że retencja działa zarówno na problemy związane ze suszą, jak i powodzią. Musimy zatrzymać jak najwięcej wody w krajobrazie, a nie betonowymi korytarzami odprowadzać ją do morza. Nasza ustawa idzie jeszcze dalej. Zmieniamy całkowicie katalog prac utrzymaniowych. To oznacza, że skończymy z tymi inwestycjami, które są szkodliwe dla środowiska, dla rolnictwa, dla nas wszystkich. Wygaszamy stare pozwolenia wodnoprawne, ale w ustawie znajdą się także zapisy, które chronią siedliska, tarła i oczywiście punkt, który bardzo mocno ucieszy stowarzyszenia walczące na rzecz renaturyzacji rzek, czyli zakładamy, że bobry, tamy są jednym z pożądanych elementów w naszym krajobrazie i skierujemy taką pomoc do rolników, która bardziej będzie opłacała, którym bardziej będzie opłacało się mieć bobry za sąsiadów, niż z nimi walczyć. Oddajemy także parkom narodowym kontrolę nad wodami znajdującymi się w ich granicach. To jest istotne, bo sytuacja pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym była między innymi skutkiem tego, że kiedyś tą kontrolę parkom narodowym się odebrano. Wreszcie, wiemy, że dla rządu Prawa i Sprawiedliwości wszelki dialog społeczny jest dialogiem złym i starają się wykaszać, wyjmować organizacje pozarządowe i zabierać im tą możliwość. My chcemy wsłuchać się w głos obywateli domagających się możliwości wzięcia udziału w tych wszystkich pozwoleniach, postępowaniach wodnoprawnych. Uchylamy taki artykuł 402, który sprawiał, że organizacje pozarządowe nie mogły przemawiać w imieniu obywateli, obywatelek i interweniować w sytuacjach, kiedy jakieś inwestycje związane z gospodarką wodną były szkodliwe. My chcemy kontroli społecznej. Uważamy, że społeczeństwo ma prawo wiedzieć o tym, że w ich sąsiedztwie zostaną wycięte przez wody państwowe lasy, bądź powstanie jakaś szczególnie uciążliwa inwestycja, czy jakakolwiek inwestycja wodnoprawna. Więc otwieramy się na dialog ze stroną społeczną i mam nadzieję, że ta ustawa będzie jedną z ustaw, które włączą się w aktywną politykę klimatyczną, której do tej pory nie mamy. Wydzielenie Ministerstwa Klimatu nie jest polityką klimatyczną. Stawianie na żeglugę śródlądową nie jest polityką klimatyczną. To, co robi Prawo i Sprawiedliwość, nie przybliża nas do jakiegokolwiek sukcesu w walce o przyszłość Polski, przyszłość naszych dzieci. Więc mam nadzieję, że ta ustawa bardzo szybko zostanie procedowana, no bo skoro rząd nie umie sobie poradzić z problemem suszy, to my z chęcią pomożemy. Dziękuję.